Czy czujesz się, jakbyś nie mógł po prostu poczuć się szczęśliwym? Czy czujesz, że dystansujesz się od swoich przyjaciół? Czy siedzisz czasami w swoim pokoju w ciemności, nie zdając sobie nawet sprawy, ile godzin upłynęło? Depresja może dopaść każdego, a szczególnie nastolatków. Około 20% wszystkich nastolatków doświadcza depresji przed osiągnięciem dorosłości. Są to bardzo niepokojące statystyki. Kiedy wokalistka Willow Smith, córka Willa Smitha, postanowiła się ujawnić, że cierpi na depresję, wiele komentarzy pod artykułem zaczęło ją atakować, mówiąc: po czym ty możesz mieć depresję? Wiele ludzi nie rozumie, że choroby psychiczne nie dyskryminują ze względu na wiek lub sytuację. Często depresja jest cięższa do rozpoznania u młodych ludzi w przeciwieństwie do dorosłych, ponieważ jako młody człowiek doświadczasz wiele zmian w twoim życiu na tym etapie dorastania. Jednak im dłużej doświadczasz stanów depresyjnych, tym bardziej prawdopodobne, że to może przeszkodzić ci w życiu i przerodzić się w poważny problem. Przedstawiam ci 5 sposobów, jak rozpoznać u siebie depresję. 1. Ciągłe poczucie smutku i złego nastroju. Czy często doświadczasz dużego smutku i złego nastroju przez długi okres czasu? Jeśli tak się czujesz, rzeczy, które normalnie poprawiały ci nastrój, nie przynoszą ci już więcej zabawy i radości. Możesz się czuć zdołowany lub płakać bez konkretnego powodu. W takim wypadku to dobry moment, aby szukać pomocy i pogadać ze specjalistą. 2. Nerwowość i nietolerancja w stosunku do ludzi. Nerwowość może być pominięta jako symptom depresji, gdyż często jest błędnie uznana za twoją cechę charakteru. Jest to jednak bardzo częsty symptom depresji. Często będziesz miał burzliwy temperament i będziesz się wyżywał na ludziach, których kochasz bez większego powodu. Jeżeli poczułeś zmiany w swoim nastroju, być może dobrym pomysłem będzie przedyskutowanie to z kimś, na przykład rodzicem, wychowawcą, psychologiem lub przyjacielem. Nawet jeżeli twierdzisz, że to po prostu ciężki czas w szkole, to nie musi być depresja, ale wygadanie się pomaga otworzyć oczy. 3. Pokazywanie bezsilności. Jeżeli cierpisz na depresję, czujesz się, jakbyś był w dołku. Tak jakbyś nie miał kontroli nad swoim życiem. Czujesz się totalnie bezsilny i zmieszany, podczas gdy te emocje są normalne, ponieważ twoje ciało i ty sam dorastasz. Obserwuj, czy te emocje nie trwają więcej niż parę tygodni. Uczucia niezadowolenia, zmartwienia, poczucia winy, strachu, bezsilność, bezradność lub samotność mogą sygnalizować, że coś poważniejszego się dzieje. 4. Powiększająca się izolacja od społeczeństwa. Chcesz po prostu, by zostawiono cię w spokoju. Kiedy nie czujesz się sobą i twój nastrój jest zły, to może prowadzić do izolacji od społeczeństwa. To może być ciężkie przebywanie wśród ludzi, ponieważ czujesz, że musisz się zachowywać tak jak wcześniej. Ten emocjonalny wysiłek może spowodować, że nie będziesz chciał więcej wyjść do ludzi. Jeżeli dostrzegasz u siebie wycofanie od ludzi, pogadaj o tym z kimś. Nawet jeśli czujesz, że masz trudności w relacji z twoimi przyjaciółmi, to nie zawsze musi być oznaka depresji. Ale poradzenie sobie z tym teraz może zapobiec przerodzeniu się tego problemu w większy. 5. Nie odczuwasz już takiej przyjemności z zajęć, które wcześniej lubiłeś. Czy czujesz, że utraciłeś zainteresowanie w byciu w szkolnych klubach, lekcjach muzyki lub w treningach sportowych? Czy czujesz się, że nie chcesz w ogóle wstawać? Nawet nie chcesz oglądać swoich ulubionych seriali, które tak wcześniej lubiłeś? Brak zainteresowania czynnościami, które kiedyś lubiłeś, może być oznaką depresji. Czy chorujesz na depresję bądź masz już to za sobą? Co robisz, aby pomóc sobie lub innym? Napisz nam o tym w komentarzu poniżej. Polub oraz udostępnij film dalej, aby pomagać innym. Jeśli podobał ci się film, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z filmami. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka.